Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na tag, który na swoim Instagramie zapowiadałam już chyba od 2 miesięcy, ale w końcu siadłam i zabrałam się do tego, żeby ogarnąć te pytania i żeby go nagrać. A tym tagiem będzie BookTube Real Talk Tag. To jest tag, który po raz pierwszy zobaczyłam na kanale Natalii Kursywy. To znaczy, być może widziałam go kiedyś gdzieś wcześniej, natomiast dopiero jak obejrzałam u niej właśnie te pytania, to stwierdziłam, że kurczę, w sumie jestem na tym BookTubie już na tyle długo, bo jest to już 7 lat? Chyba 7 lat już jestem tutaj na BookTubie, a wcześniej jeszcze parę lat na blogach książkowych, także no jestem tutaj już bardzo długo, więc właściwie to jest taki tag, który mogłabym nagrać. Nie wiem, dlaczego do tej pory tego nie zrobiłam. No ale tak jak wspomniałam, w końcu się zebrałam, ogarnęłam te pytania i tak samo właśnie jak Natalia, ja też jej pytałam, czy oczywiście nie ma nic przeciwko, żebym zrobiła to samo co ona. Oprócz tych 8 pytań takich standardowych, które są w tym tagu, mam też kilka pytań od Was, które zbierałam od Was na Bookstagramie. Nie ma ich wiele, bo jakoś około 10, ale one pojawią się na końcu tego odcinka, także jeżeli też jesteście zainteresowani, no to taki mały sneak peek tego, co w tym filmie możecie zobaczyć. A przechodząc już do pytań, zacznijmy od pierwszego. I pierwsze pytanie to jest pytanie o to, czego nikt Ci nie powiedział, kiedy zakładałaś kanał na BookTubie. No i tutaj właściwie niczego nikt mi nie powiedział, dlatego że ja zakładałam ten kanał w 2016 roku, dokładnie chyba 1 stycznia 2016 roku. Także jest to już kupa czasu i mój kanał był jednym z pierwszych kanałów tak naprawdę na BookTubie, które się pojawiły. Wtedy jeszcze to było takie wszystko bardzo raczkujące, teraz oczywiście tych kanałów jest mnóstwo i też to się wszystko bardzo, bardzo przez te lata zmieniało. No więc tak naprawdę teoretycznie nikt mi niczego nie powiedział, ale też, no ja wcześniej właśnie parę lat jeszcze od 2012 roku prowadziłam bloga książkowego. Dajcie znać, jeżeli pamiętacie mojego bloga Życie między wierszami. No i właśnie ten kanał był takim przedłużeniem tego bloga, także wiedziałam mniej więcej z czym to się je, wiedziałam jak to wygląda, byłam też widzką tych kanałów, które już były, czyli głównie była to u nas w Polsce Anita z kanału Book Reviews, była to Majaka i jeszcze takich kilka osób, które w tym momencie już chyba nie nagrywają, a w każdym razie no nie wiem nic o tym, żeby dalej nagrywały. Także nie było takiej rzeczy, ale też tak jak mówię, ten BookTube wyglądał wtedy zupełnie inaczej, był, mam wrażenie, taki dużo prostszy, dużo mniej skomplikowany, no ale też po prostu jak już się siedziało w tych książkach i w tym świecie, w tych bookmediach, które wtedy jeszcze book mediami nawet nie były, to też niewiele takiego zaplecza i takiej wiedzy dodatkowej potrzeba było mieć, żeby zacząć nagrywać. Pytanie numer 2 to pytanie o to, jaka jest moja opinia na temat typowych filmów, które pojawiają się na BookTubie, czyli są to wrap-upy, book-haule, jakieś booktagi, TBR-y, które właśnie u mnie pojawiają się w dużej liczbie. Ja takie filmy bardzo lubię. Najbardziej z tych wymienionych zdecydowanie wrap-upy, ponieważ są to filmy, w których możemy poznać gust danej osoby, danego twórcy. No i są to też filmy, które zawierają takie zbiorcze recenzje kilku lub kilkunastu w niektórych przypadkach książek. Dlatego one mi się wydają najciekawsze, najbardziej różnorodne i są tym, co najbardziej mnie interesuje i też kiedy poznaję dopiero jakiegoś właśnie twórcę, jestem pierwszy raz na czyimś kanale, to też to jest taki film, który obejrzę w pierwszej kolejności, żeby mniej więcej zobaczyć, co ta osoba czyta na co dzień. Bardzo też lubię bookhaule oglądać i tutaj właśnie w przeciwieństwie do wielu innych osób, które ten tak nagrywały, wolę oglądać bookhaule niż sama je nagrywać, dlatego że teoretycznie to są filmy łatwe do nagrania, ale dla mnie one nie są takie łatwe, dlatego że nigdy nie wiem, co o tych książkach powiedzieć, skoro jeszcze większości z nich nie przeczytałam, a też ja ani nie kupuję dużo książek, ani nie dostaję dużo książek od wydawnictw, więc mam takie poczucie, że te moje bookhaule są takie bardzo skromne w porównaniu do innych twórców tutaj na BookTubie. No i to są takie filmy, które wiem, że Wy lubicie i dlatego je nagrywam i one się dobrze oglądają, ale dla mnie one nie są najprzyjemniejsze do nagrywania, chociaż oczywiście też nie są najgorsze, bo no bo tak jak już wspomniałam na początku, nie wymagają aż takiego nakładu przygotowań i to jest takie coś, co można nagrać rzeczywiście, jak się nie ma pomysłu, jak potrzeba coś wstawić na przykład na szybko, nie ma się za bardzo czasu na jakieś bardziej merytoryczne przygotowanie czy długie montowanie, no to rzeczywiście te bookhaule są pomocne. No ale ja zdecydowanie jestem jedną z tych osób, które wolą bookhaule oglądać niż nagrywać. Podobnie TBR-y, też bardzo je lubię u innych i też widzę, że u mnie one się dosyć dobrze oglądają, Wy też je lubicie, ale też nie zawsze je nagrywam i nie zawsze mam ochotę je nagrywać, dlatego że czasem mam taką listę książek, że okej, wiem, że te książki chciałabym przeczytać jak najszybciej, one mnie interesują i wiem, co mam w tym TBR-ze pokazać, a czasem jest tak, że zupełnie nie wiem, co będę czytać w danym miesiącu i stawiam raczej na takie spontaniczne wybory, no i wtedy te TBR-y przychodzą mi z trudnością. Wrap-upy bardzo lubię i to są w ogóle moje ulubione chyba filmy, zarówno do oglądania, jak i do nagrywania. No, lubię po prostu te podsumowania miesięczne i raczej nie planuję z nich rezygnować. Pytanie numer 3 to pytanie o to, jakie miałam założenia na temat BookTube'a, zanim założyłam swój kanał i czy się one sprawdziły. No i tutaj właśnie możemy sobie wrócić do tego pierwszego pytania. No nie miałam właściwie żadnych założeń z tego względu, że tak jak wspomniałam,
wspomniałam, byłam jednym z tych pierwszych kanałów, które się pojawiły. Może nie takich pierwszych, ale to był zdecydowanie ten taki pierwszy rzut BookTube'a, ta pierwsza era BookTube'a. Jestem naprawdę dinozaurem, jeżeli o to chodzi. Także nie miałam jakichś wielkich założeń, bo też no, nie było wielu kanałów, na których można się było wzorować. Wyglądało to też zupełnie inaczej. Może nie zupełnie, bo jednak wiele z tych elementów jest teraz też obecnych, ale też dużo prościej, wydaje mi się. Nikt się jakoś nie prześcigał w wymyślaniu jakichś swoich nowych formatów, co oczywiście nie mówię, że jest czymś złym, bo to jest super i to na pewno też wyróżnia danego twórcę, ale nie było czegoś takiego, właśnie te typowe filmy booktubowe to były właśnie rap-upy, bookhole, TBR-y i też pojedyncze recenzje, które wtedy jednak były dużo popularniejsze niż są obecnie. Także tutaj znowu, ze względu na to, że mój kanał jest bardzo stary, to nie miałam jakichś wielkich założeń, kiedy go zakładałam. Nie do końca wiem po prostu, jak na to pytanie odpowiedzieć. Pytanie numer 4 to pytanie o to, co zrobiłam, aby moja widownia się rozrosła. I to pytanie mnie trochę rozbawiło, bo moja widownia się nie rozrosła. Jak widzicie, jak na 7-letni kanał ta widownia jest bardzo, bardzo mała, bo jest to około 8,5 tysiąca osób, więc nie jest to wiele. To na pewno wynika z różnych rzeczy. Niektórzy po prostu mogą nie lubić mojego sposobu wypowiadania się. Często dostawałam, teraz już mniej, ale na początku dostawałam często komentarze, że za szybko mówię, ja o tym wiem, natomiast to jest mój naturalny sposób wypowiedzi i nie za bardzo jestem w stanie to kontrolować. Część też może wynikać z tego, że moi widzowie są w takiej starszej grupie wiekowej, to znaczy mojej, czyli 30-latkowie i starsi, a jednak widzowie na YouTubie w ogóle, nie tylko nawet na BookTubie, to są w dużej mierze uczniowie, uczennice, osoby w takim wieku szkolnym. No i do nich po prostu mój kanał nie do końca trafia ze względu na to, że ja nie czytam takiej typowo młodzieżowej literatury, więc to też na pewno jest powodem, ale ja też nie podejmuję wielu współprac z wydawnictwami, bo też no właśnie przez te wszystkie lata trochę mi się już to przejadło i nie potrzebuję już czuć na sobie takiej presji, więc też te współprace u mnie pojawiają się bardzo rzadko. W związku z tym nie ma u mnie aż tak dużo znowu nowości, a też pewnie jak ktoś szuka jakiejś recenzji, to jednak jest to recenzja książki, która dopiero co wyszła. Dlatego też myślę, że moja widownia się nie rozrosła, ale to, co mi się wydaje takie najważniejsze z perspektywy właśnie twórcy, to przede wszystkim regularność w nagrywaniu, jakaś tam w miarę merytoryczność i też takie mieszanie właśnie trochę książek popularnych, żeby jednak tych nowych widzów jakoś zyskiwać, no bo pewnie często przychodzą do nas właśnie ze względu na recenzję jakiejś nowości, ale też właśnie wydaje mi się, że teraz już, kiedy tych kanałów jest tak dużo, dobrze byłoby się jakoś wyróżnić właśnie na przykład tymi swoimi własnymi akcjami, których u mnie za bardzo nie ma i to też pewnie jest powód, dlaczego mój kanał nie jest na tyle popularny. Pytanie numer 5 to pytanie o to, jakie błędy według mnie popełniają początkujący twórcy i twórczynie. Pamiętam, jak właśnie zaczynałam nagrywać i jak ten BookTube jeszcze był taki raczkujący, to dużo się mówiło na temat tego, że nieważne jest w ogóle, jaki masz sprzęt, nieważne jest nic, tylko weź telefon i po prostu siądź i nagrywaj o książkach. I ja się z tym nigdy za bardzo nie zgadzałam. To znaczy, teraz to już okej, bo teraz naprawdę wystarczy wziąć telefon i nagrywać, bo te telefony już są, powiedzmy, na tyle zaawansowane. Natomiast te 6-7 lat temu jeszcze aż takie nie były. I dla mnie zawsze ważne było to, żeby jednak zadbać o jakieś oświetlenie albo chociaż o dobre, naturalne światło, o dźwięk, żeby też no, było nas dobrze słychać i wyraźnie. No i też o jakąś merytorykę jednak mimo wszystko, żeby te treści, które przekazujemy, miały jakiś sens, żeby to nie było tylko takie, wiecie, gadanie, lanie wody, tylko żebyśmy wiedzieli też, co chcemy w tych swoich filmach przekazać. Także rzeczywiście teraz może już to nie ma racji bytu, natomiast parę lat temu ja się nie zgadzałam z tymi opiniami, że wystarczy siąść i nagrywać, tylko że jednak no, trzeba by było zadbać trochę o wygląd tego filmu, ale też o treść. Teraz wydaje mi się, że taką największą bolączką nowych osób jest to, że dużo osób, szczególnie takich młodszych właśnie w wieku szkolnym, zakłada BookMedia, już nawet nie tylko YouTube, bo YouTube teraz już nie jest aż tak popularny, ale nawet Bookstagrama czy TikToka ze względu na możliwość recenzowania książek od wydawnictw, ze względu na możliwość otrzymywania darmowych książek, które no, myślę, że jak już wszyscy wiemy, nie są do końca darmowe. I to też szybko się chyba weryfikuje, takie mam wrażenie. I też właśnie gdybym miała coś doradzić takim osobom, to, że nie ma sensu nakładać na siebie takiej presji i brać wszystkich książek jak leci, tylko po to, żeby się cieszyć, że wydawnictwo nam jakąś książkę wysyła. Bo naprawdę potem w pewnym momencie, myślę, że każdy twórca na BookTubie, czy właśnie wcześniej na blogach w pewnym momencie swojej kariery, nazwijmy to przerabiał, że wziął do recenzji więcej książek niż faktycznie był w stanie przeczytać i po prostu czuło się taką presję i było się tym gdzieś tam w pewnym sensie przygniecionym. Więc gdybym mogła coś doradzić, to, żeby nie brać wszystkiego jak leci. Te propozycje pewnie i tak będą napływać i jedna odmowa naprawdę niczego nam nie zmieni. Ja wiem, że to może być kuszące, szczególnie właśnie dla osób, które powiedzmy nie zarabiają jeszcze własnych pieniędzy i no nie mogą sobie tak po prostu iść do księgarni i kupić książki, która ich interesuje. No to pewnie takie właśnie współprace są bardzo kuszące, ale naprawdę nie warto. Bierzcie te książki, które faktycznie chcecie przeczytać i taką liczbę, jaką jesteście w stanie realnie przeczytać.
Pytanie numer 6 to trochę właśnie nawiązuje do tego, co teraz powiedziałam, ponieważ to jest pytanie dotyczące tego, co myślę na temat współprac. I generalnie uważam, że współprace są super i są super możliwością właśnie rozwijania się na kanale, rozwijania w ogóle kanału. No też wiadomo, nie oszukujmy się, nikt z nas nie będzie kupował wszystkich nowości jak leci, a jednak jeżeli mamy szansę otrzymać tą książkę od wydawcy i jeszcze dostać jakieś wynagrodzenia za działania marketingowe, no to na pewno jest to bardzo fajna rzecz, można sobie zawsze dorobić do budżetu. Nie wiem, czy ktoś się całkowicie jest w stanie utrzymać z BookTube'a, pewnie te największe kanały tak. Natomiast no generalnie jest to jakaś opcja do robienia sobie i też nie widzę w tym zupełnie nic złego, bo przecież wszystkie dziedziny właściwie na YouTubie czy w ogóle w internecie zarabiają na reklamach i współpracach. I też przez to, że jestem tutaj już tyle lat, widziałam wiele takich dyskusji na temat tego, dlaczego wiecznie czepiamy się osób mówiących o książkach, że pobierają jakieś wynagrodzenia za to, że mówią o tych książkach, a nie czepiamy się na przykład blogerek modowych czy lifestyle'owych za to, że to wynagrodzenie otrzymują, bo ta dyskusja była obecna zawsze i mam wrażenie, że to się już trochę jednak zmienia mimo wszystko, no bo już minęło sporo lat i wiele razy o tym dyskutowaliśmy, ale jednak zawsze mam wrażenie, że jest taka myśl, że jak ktoś bierze jakieś pieniądze za recenzję książki, to ta recenzja z automatu jest nieszczera. No, nie uważam, żeby tak było, a jeżeli tak jest, to myślę, że też można to wyczuć i widz sam zweryfikuje, czy chce taką osobę oglądać, czy nie oglądać. Fajnie tylko by było, gdyby te współprace też były po prostu oznaczone, żeby było wiadomo i żeby widzowie mogli podejmować świadomą decyzję, czy chcą takie treści oglądać, czy nie. Ale współprace same w sobie uważam, że są super i są naprawdę fajną możliwością mówienia o książkach i jednocześnie, no wiecie, to wymaga czasu. Przeczytanie książki, omówienie tej książki, nagranie filmu, zmontowanie tego filmu, to jest naprawdę kupa czasu i to się może wydawać, że to jest tak prosto, ale wcale tak nie jest, więc naprawdę fajnie, jeżeli to jest doceniane i można jakieś wynagrodzenie za to otrzymać. Także jak dla mnie współpraca jak najbardziej tak, chociaż jak pewnie widzicie, na moim kanale one pojawiają się bardzo rzadko, no właściwie to jest, nie wiem, może z 5 w roku, chociaż nawet nie wiem, czy tyle. Dlatego, że ja je bardzo mocno selekcjonuję, bardzo mocno jakby odsiewam te wszystkie maile od wydawców, sama też nie piszę już do wydawców, bo już po prostu przez te lata, nie chcę powiedzieć, że z tego wyrosłam, ale już nie lubię czuć tej presji. I jasne, jeżeli jest jakaś książka, którą wiem, że i tak chcę przeczytać, wiem, że i tak ją kupię, a dostaję jej propozycję, to jak najbardziej się zgadzam. Natomiast sama już tych maili raczej nie piszę, więc tych współprac jest u mnie po prostu bardzo, bardzo mało. Pytanie numer 7 to pytanie o to, czy BookTube umiera. I według mnie trochę tak. I to jest dokładnie ta sama sytuacja, którą ja opisywałam właśnie kiedyś na swoim blogu, chyba tuż po tym, jak założyłam kanał, czyli pewnie gdzieś w 2016 roku, że wydaje mi się, że właśnie przez BookTube'a wymierają takie tradycyjne recenzje i właśnie książkowe blogi. I teraz to samo wydaje mi się dzieje się z BookTube'em, ponieważ pojawiają się nowe media społecznościowe i tutaj mam na myśli głównie TikToka, które trochę przejmują właśnie tych widzów z BookTube'a i jednak teraz większa społeczność, mam wrażenie, gromadzi się tam. I to też jest bardzo widoczne dla mnie na targach książki. Zarówno ostatnio, jak byłam na targach w Poznaniu i tych w Warszawie, to jest bardzo, bardzo widoczne, jak ta społeczność książkowa przenosi się na TikTok czy też BookTok i nawet właśnie twórcy czy twórczynie, którzy tworzą na tej platformie, są bardzo, bardzo popularni. Targi właśnie książki organizują całe wydarzenia poświęcone TikTokerom. Kiedyś to wszystko działo się wokół BookTube'a, teraz mam wrażenie, że już praktycznie wcale, a właśnie jednak bardzo, bardzo dużo przeszło na BookToka. Także tak, wydaje mi się, że powoli, ale jednak troszkę BookTube umiera. I ostatnie pytanie, pytanie numer 8, to pytanie o to, co sprawia, że jakiś kanał oglądam, subskrybuję. No i tutaj dla mnie taką pierwszą, najważniejszą kwestią jest to, żeby mniej więcej pokrywał mi się gust z osobą, która dany kanał prowadzi. No bo wiadomo, że nie bardzo chcę oglądać kanały osób, które czytają zupełnie inne książki niż ja, książki, które w żaden sposób nie interesują. Także to kryterium podobnego gustu jest dla mnie chyba najważniejsze. Oczywiście zwracam też uwagę na merytoryczność tej wypowiedzi, na to, jak są przedstawione recenzje, jakie argumenty dana osoba ma za czy przeciwko jakiejś książce. Ale też czasem decydują po prostu takie czynniki, jak jakaś taka, nie wiem, czysta sympatia do danego twórcy, czy jakiś na przykład sentyment, bo kiedyś bardzo ten kanał lubiłam, albo oglądałam go od samego początku i od tej pory oglądam. Także na pewno tych czynników jest wiele, ale jednak tym najważniejszym jest po prostu to, żeby pokrywał mi się gust z daną osobą. I to były wszystkie pytania, jeżeli chodzi o sam tag, ale tak jak wspomniałam, mam jeszcze pytania od Was z Bookstagrama. I pierwsze pytanie to jest pytanie o to, jakie zmiany zauważyłam przez tyle lat na BookTubie. Przede wszystkim oczywiście to, że tych kont jest teraz bardzo, bardzo dużo, naprawdę jest z czego wybierać.
7 lat temu nie było z czego wybierać, po prostu oglądało się to, co było i bez problemu można było oglądać każdy film u każdego twórcy, bo tych kanałów było może po prostu z 5. Także na pewno zmieniła się liczba kont i dzięki temu też jakaś taka większa różnorodność jest na tym BookTubie i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym zmienił się też trochę format nagrywania filmów, to znaczy no właśnie te pojedyncze recenzje, o których wcześniej mówiłam, już trochę wydaje mi się odeszły. Bardziej stawia się teraz na reading vlogi. Dużo osób też wprowadza takie elementy życia codziennego do swoich vlogów, więc ten content już często nie jest taki stricte książkowy, ale też taki bardzo życiowy. Także trochę się to rozwija, troszkę się to miesza z innymi sferami. Kiedyś to było jednak bardzo, bardzo książkowe i bardzo zamknięte. Teraz mam wrażenie, że nawet jeżeli książki są głównym tematem na jakimś kanale, to jest też sporo takich tematów dookoła. Drugie pytanie od Was to pytanie o to, czy uważam, że warto zaczynać ze swoimi bookmediami teraz. No i to jest to, co powiedziałam, tych kont jest teraz bardzo dużo i na pewno będzie teraz takiej osobie ciężej się gdzieś tam przebić, ale jeżeli chcecie założyć bookmedia z pasji, po to, żeby się dzielić z innymi opiniami na temat danej książki, po to, że chcielibyście w ogóle te opinie wyrażać, a nie macie na przykład w swoim otoczeniu osób, które czytają, to jak najbardziej warto dla siebie, dla własnej pasji, na pewno warto. To jest, uważam, bardzo rozwijające. Dużo osób też mówi o tym, że można poznać świetnych ludzi na BookTubie. Ja za wiele nie poznałam, także się tutaj nie wypowiem, ale na pewno można też jakieś znajomości nawiązać. Tak więc uważam, że jeżeli nie kieruje nami wyłącznie chęć, nie wiem, jakiegoś olbrzymiego sukcesu i nawiązywania tysięcy współprac, tylko taka czysta pasja i chęć mówienia o książkach, to jak najbardziej warto. Czy jest już przesyt kont? Też trochę nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedziałam. No tak, tych kont jest bardzo dużo i nie da się tego ukryć. Nie da się w ogóle ich wszystkich teraz już pewnie zliczyć, nie da się ich wszystkich obserwować. Natomiast wydaje mi się, że każdy jakiegoś odbiorcę znajdzie i to dobrze, że jest taka różnorodność, w sensie i tak każdy sobie wybierze to, co lubi, nikt przecież nie będzie oglądał i śledził wszystkiego. Także nie chcę tutaj, nie wiem, jakoś wyrokować, że jest jakiś straszny przesyt i powstrzymywać Was od zakładania kolejnych kont, bo tak jak wspomniałam, jeżeli chcecie, to jak najbardziej warto. Natomiast rzeczywiście tych kont jest bardzo, bardzo dużo i jest ogromny wybór, kogo i co obserwować. Z czym według Ciebie twórcy mają największy problem, zarówno z perspektywy twórcy, jak i widza? To jest dobre pytanie. Z perspektywy siebie jako twórcy powiedziałabym, że ze znalezieniem czasu na prowadzenie tego kanału, jeżeli nie jest to nasze źródło utrzymania, jeżeli ma się taką normalną, wiecie, pracę 8-godzinną codziennie, no to na pewno dużym wyzwaniem jest znalezienie czasu na to wszystko, czytanie, montowanie, nagrywanie, składanie tych wszystkich filmów. Także to jest na pewno wyzwaniem przy takim po prostu codziennym życiu. Z perspektywy widza ciężko mi powiedzieć, ponieważ jeżeli coś w jakimś kanale mi nie odpowiada, to po prostu tego kanału nie oglądam, więc nie wiem, szczerze mówiąc. To jest trudne pytanie i właściwie to powinnam się nad nim wcześniej pochylić i zastanowić, bo rzeczywiście to nie jest takie pytanie, na które można odpowiedzieć z marszu. Także naprawdę bardzo, bardzo dobre pytanie. Dzięki, Kamila, bo o ile pamiętam, to chyba było od Ciebie. Kolejne pytanie to, co sądzę o osobach, które zakładają bookmedia wyłącznie dla współprac. To też jest coś, co już poruszyłam chyba troszkę wcześniej. Wydaje mi się, że to się po prostu szybko zweryfikuje i to będzie po prostu widać, że to są konta założone wyłącznie pod współpracę i zarówno będą to widzieć wydawcy, którzy być może nie będą chcieli nawiązywać takich współprac, jak i odbiorcy, którzy też takich osób nie będą chcieli śledzić. Także wydaje mi się, że to raczej nie jest problem. W sensie pewnie takie osoby są i takie konta istnieją, natomiast wydaje mi się, że to po prostu widać i nie da się oszukać swoich odbiorców pod tym kątem. Kolejne pytanie to pytanie, czy śledzę książkowe dramy? Powiem Wam, że czasem sobie wejdę na hashtag twitterowe książkary na Twitterze, żeby zobaczyć, co tam słychać. I jak są jakieś dramy, to właśnie dowiaduję się o nich najczęściej stamtąd. Ale to są dramy, które jakby w ogóle mnie nie grzeją, one mnie w ogóle nie dotyczą, dlatego że to są najczęściej dramy, w ogóle jak to brzmi, które dzieją się w grupie wiekowej osób, która mnie nie dotyczy. To są takie dramy, które dzieją się w środowisku bardziej nastolatek i nastolatków. Osób dużo, dużo młodszych ode mnie, powiedzmy takich, nie wiem, 15, 20. Także ja w ogóle tych osób nie znam, w ogóle takich kont też to bardzo nie śledzę, więc często jak widzę, że o kimś jest mowa, to ja tej osoby po prostu nawet nie znam i nie znam tego profilu. Także no nie śledzę ich za bardzo, w sensie widzę, jak są jakieś właśnie pod tym hashtagiem, ale są to dramy, które są zupełnie poza mną, poza tą moją strefą bookmediów, więc po prostu za bardzo się nad tym nie pochylam. Jest też pytanie o to, co chciałabym wiedzieć przed założeniem konta na BookTubie czy na Instagramie, ale wydaje mi się, że chyba takie podobne pytanie pojawiło się w tym tagu, więc pominę. Kolejne pytanie jest dosyć ciekawe, bo to jest pytanie o to, czy czuję czasem taki przesyt i wypalenie po tylu latach. I tak, czuję, szczególnie właśnie jakoś w tym roku mnie to dopadło, bo do tej pory zawsze mówiłam, że to nagrywanie i mówienie o książkach zawsze mi sprawia radość i dopóki będzie mi sprawiało radość, to będę nagrywać. I rzeczywiście dalej mi sprawia radość,
Ale czasami się łapę na tym, że czuję się trochę w obowiązku, żeby ten film raz w tygodniu się pojawił i żeby go nagrać, nawet kiedy nie mam na to ochoty. I ostatnio coraz częściej to czuję, także no zobaczymy, jak dalej będzie wyglądała przyszłość tego kanału, w którą stronę to pójdzie, czy rzeczywiście się już wypalę kompletnie, czy jednak ta chęć gdzieś tam mi wróci. To znaczy ona ciągle jest, ale powiedzmy, że się waha, to znaczy raz jest, raz jej nie ma, także zobaczymy, która strona tutaj przeważy. Kolejne pytanie to pytanie o to, czy uważam, że niektóre promocje wydawców są nachalne i że za dużo osób mówi o tej samej książce w tym samym czasie. Tutaj myślę, że nie ma co stwierdzać, ponieważ taki jest fakt, że rzeczywiście jest tak, że kiedy jakaś książka wychodzi i jest popularna, to na wielu kanałach pojawia się w tym samym czasie. Natomiast czy uważam, że to jest nachalne? Na pewno trochę jest. Ale to też wynika z tego, że po prostu to się opłaca w tym sensie, że za promocję książek odpowiadają specjaliści od marketingu, więc oni widzą później, jak takie filmy na przykład przekładają się na popularność danego tytułu czy na sprzedaż tej książki. No i gdyby im się to nie opłacało, gdyby rzeczywiście odbiór ze strony rynku był taki, że nie, ten marketing jest dla nas nachalny i nam się nie podoba, to podejrzewam, że jednak takich strategii by nie wprowadzali. Ale skoro je wprowadzają, to znaczy, że wy chcecie takie filmy oglądać. I to też jest odwieczny problem nagrywania filmów na BookTubie. O, to jest właściwie też dobra odpowiedź na to pytanie Kamili, o którym mówiłam wcześniej, że powinnam się nad nim zastanowić. To znaczy, jaki problem mają twórcy. To jest taki problem, że często dostajemy od was głosy, że chcecie słyszeć więcej o książkach mało popularnych, a mniej o tych najpopularniejszych. No ale później, kiedy my nagrywamy taki film o mało popularnej książce, to okazuje się, że on się w ogóle nie klika, i jednak wy wcale go nie chcecie oglądać, a jednak chcecie słuchać o tych najbardziej popularnych książkach. I tutaj z jednej strony mówicie nam, że chcielibyście czegoś więcej, a czegoś mniej, a z drugiej strony, kiedy my się staramy dostosować, to jednak okazuje się, że to się w ogóle nie przekłada na jakąś rzeczywistą oglądalność. I tak samo myślę jest z tym właśnie marketingiem, że z jednej strony dużo osób mówi, że to jest nachalne, że to jest bez sensu, że tyle osób mówi o tej samej książce, a z drugiej, jak widać, to się musi przekładać później na sprzedaż i na popularność danej książki, no bo gdyby tak nie było, to podejrzewam, że po prostu wydawcy zmieniliby swoje strategie marketingowe. Skoro tego nie robią, to znaczy, że to się opłaca, więc no tak, gdybym ja miała sobie decydować i powiedzieć, to jasne, że wolałabym, żeby to może było trochę bardziej selektywne, żeby jedna książka pojawiała się na mniejszej liczbie kanałów, albo żeby to było może bardziej rozłożone w czasie, ale to tak po prostu nie działa i kiedy jakaś książka jest na topie, jest popularna, no to po prostu wydawcy grzeją temat, a też jakby żywotność książki jest bardzo krótka, bo jednak ciągle wychodzą coraz to nowsze tytuły i za na przykład miesiąc czy dwa miesiące już kompletnie nie będziemy pamiętać o tym tytule, który był popularny właśnie w tym danym momencie. No i jasne, że to jest w jakimś stopniu nachalne, ale jak widać jednak mimo wszystko działa. I ostatnie pytanie, to pytanie o to, w jakim wieku są moi widzowie. Jeżeli chodzi o te statystyki wieku, które podaje YouTube, to u mnie najliczniejszą grupą widzów i widzek są osoby w moim wieku, czyli to jest chyba tam przedział od 25 do 35 lat, o ile dobrze pamiętam. Drugą chyba w kolejności grupą są te osoby starsze, czyli te od tam 35 do nie pamiętam jaka tam jest górna granica, powiedzmy, że 45. Później na trzecim miejscu są te osoby 18-25, czyli troszkę młodsze ode mnie. A najmniejszą grupą odbiorców u mnie są osoby te młodsze właśnie w wieku szkolnym i te najstarsze. Także to jest też to, o czym mówiłam, że ja po prostu nie trafiam do tych najmłodszych osób, które wydaje mi się, że są jednak najbardziej liczną grupą odbiorców na YouTubie. Także tak to się u mnie prezentuje statystycznie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam wrażenie, że się strasznie dużo w nim nagadałam. Zasuwałam pewnie też bardzo szybko, więc też spodziewam się komentarzy, o których mówiłam, że mówię za szybko. Dajcie koniecznie znać, czy czymś was zaskoczyłam w tych pytaniach, czy w ogóle któreś z tych pytań was zaskoczyło, czy raczej nie. Ja jak zawsze bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Cześć!